Na wsi w Stanach Zjednoczonych jest od przeważnie dużo biedniej, szczególnie tam, gdzie jest dużo rolnictwa, czy takie małe miasteczka. A tutaj na przykład, powiedzmy, mam mapę i pokazuję, jakie są zarobki na całą rodzinę, gdzie pracuje żona i mężczyzna. Tutaj powiedzmy ciemnozielono jest od 81 do 125 tysięcy. Jak widać, są tylko parę miejsc, a gdzie tak jest, tak, tutaj koło Chicago, Nowy Jork. Tutaj niektóre rolnictwa też są dość bogate, bo są wielkie. Tutaj w Kalifornii. Ale są takie miejsca, gdzie się zarabia tak od 22 tysiące do 38 tysiące na całą rodzinę. To są te jasno zielone i tu jest pełno. Tutaj są małe miasteczka, czy takie rolnictwa. I dlaczego tak jest? Powiedzmy, są takie duże farmy, gdzie jest bardzo dobrze. I tutaj powiedzmy jest jedna farma i powiedzmy, że tutaj przeważnie rolnicy mają więcej dzieci. I powiedzmy tutaj będzie z 5 dzieci. I taka jedna farma, później wszyscy pracują na tej farmie, no nie? I później te dzieci dorosną, to tylko najstarszy syn dostaje tę farmę. Bo jakby podzielili tę farmę na 5 części, to nic z tego by nie było. To resztę 4 dzieci się albo przenoszą do małego miasteczka obok, albo do dużego miasta. I tutaj powiedzmy, są te różne rejony, biedne rejony i po prostu z rolnictwa przeniosą się tutaj tak do Chicago. Czasami mogą się tutaj do Kalifornii przenieść, do Nowego Jorku. Czasami tam, tutaj w niektórych miejscach na Florydzie też mogą się przenieść do Teksasu, tego, że gdzieś Austin, Texas. I tak to wygląda. Ja tutaj mieszkam w Chicago i pracuję z ludźmi. Większość są z Chicago, ale bardzo dużo jest z różnych stanów, z różnych małych wsi czy rolnictw. I tutaj tutaj jest fajna taka grafika. Tak fajnie tutaj pokazuje. Tutaj jest z małych miasteczek, z rolnictwa, gdzie tutaj pokazuje na różowo. Pokazuję kobietę, że kobiet już jest bardzo mało. A tutaj obok, niedaleko jest miasteczko, dosyć duże. I tutaj widać te od 15 do 19 lat i do 30-34 lat. A dużo ludzi przybywa, bo wszyscy się przenoszą do miasta. I dużo, dużo miejsc, dużo domów jest opuszczonych na wsi. Znaczy na małych miasteczkach, tak widać, jest dom koło domu, są opuszczone. A tutaj był jakiś sklepik, też opuszczony. Tutaj nawet pisze, że tu jest ten Poor Monkey Lounge, dla biednego jakiś tutaj bara. Tutaj też tutaj, nie wiem, ktoś mieszka, tutaj jakaś kukurydza jest tutaj z boku. Jakiś tutaj rolnik ma. A tutaj też jest jakaś taka mała chatka, widać. Tutaj też ktoś mieszkał i tu już jest obite deskami. A tutaj było jakieś miasteczko, czasami w miasteczku będzie jakaś fabryka, bo też rolnicy są, powiedzmy, nie mają tak dużo pola, to pracują we fabryce, w mieście dojeżdżają i tam mam takie małe rolnictwo, ale przeważnie pracują we fabryce, a tak na rolnictwie tylko pracują po pracy albo na weekendy, w soboty. A tutaj się nazywam Trailer Park i to jest takie tylko, że ludzie mieszkają w takiej przyczepie i to też się często zdarzy na wsi. A tak, tutaj też takie są te Trailer Parks i to po prostu mogą sobie też tak podpiąć tą przyczepę i przewieźć sobie ciężarówką do innego trailer park, jak chcą, i to jest bardzo tanio. Ale często tam dużo jest picia i czasami narkotyki. Ludzie wpadają w depresję. A tutaj znowu jest jakiś trailer park, jak widać. Samochody są stare i takie niezbyt ciekawe tutaj. A tutaj w koło są jakieś rolnictwa. A tutaj też jest gdzieś na wsi. Czasami na wsi nie znaczy, że tam jest dużo farm, czasami może być dużo lasów, tam się po prostu nie nadaje na rolnictwo i ludzie po prostu sobie tak mieszkają. I tutaj znowu gdzieś tam, to widać, że to jest może gdzieś tam w górach, tutaj jest las i tutaj takie malutkie domy, może tam są dwa pokoje i tam często nie będzie też gazu, tylko tak dowożą gaz i tam się wypełnia się takie butle z ciężarówek. Nie będzie ściekał, tylko będą mieć taką dziurę w ziemi i później trzeba to wypompowywać.
A woda też będzie za studni. A tutaj też jest jakiś biedny rejon. Nie wiadomo, gdzie to jest, ale dość gdzieś jest, będzie na wsi. Tak widać, tu nie jest bardzo ciekawe. Widać, że jest bieda, ale ludzie dość ładnie ubrani są. A tutaj znowu jest ten trailer park. Przenoszą tą przyczepę, tutaj gdzie ludzie mieszkają. A tutaj jest większe zdjęcie. I tak to mniej więcej wygląda na wsi. Jest większa bieda i zawsze była. A zawsze ludzie dojeżdżają do miasta. Pracować często się przenoszą na stałe. Później jadą tam na wieś, odwiedzić rodzinę raz na jakiś czas. A mniej więcej czasami to wygląda tak jak w Polsce, że w Polsce wyjeżdżają może do Warszawy albo tam gdzieś do Anglii, to tak samo i tutaj się dojeżdża gdzie jest lepiej. A często się zdarza tak, że w Stanach te farmy bankrutują, bo albo są za małe, albo po prostu tam nie są dobrze zarządzani tą farmą. I to się bardzo często zdaje, ci farmerzy później tracą tą farmę, bank im odbiera ten pole, no i muszą albo się przenieść do jakiegoś takiego trailer park, albo się przenoszą do dużego miasta. I to często się słyszy, i później większe farmy wykupują te mniejsze, no i później są coraz większe farmy, a ci mniejsi są coraz biedniejsi. Jest jeden problem w tych małych miasteczkach, jest to, że te małe miasteczka mają różne takie firmy, które produkują na przykład części samochodowe, czy tam jakieś takie fabryki są. No i teraz jest tak, że te fabryki się przenoszą do miejsc, gdzie nie ma tak ten. Nie jest tak drogi pracownik, tak jak do Meksyko, i później powiedzmy jest taka mała wieś, co tam mieszka powiedzmy 10 tysięcy ludzi, i 1/3 z tych ludzi pracuje w tej fabryce. No i później ta fabryka się przeniesie do Meksyku i te wszyscy ludzie stracą pracę, i powiedzmy już tam 2000 ludzi nie ma pracy, i później jeszcze jest większe bezrobocie, bo ci ludzie nie chodzą już więcej tak do sklepów, nie chodzą do restauracji czy gdzieś tam gdzie indziej. No i pomału taka wieś wszyscy opuszczają, no i później się przenoszą też do większych miast, no bo nie mają innego wyjścia.